pewnie, nie ma co. Byt zabezpieczony to podstawa życia. A co do męża, to można go sobie uchodzić. Pensję zabierać, gdy zafasuje. Co dzień do ręki 5 zł na kawę. A cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki mąż może cię zrujnować. Ten projekt gdzieś tam zafunkcjonował w mojej głowie tak naprawdę po naszej współpracy i po Teatrze w Walizce dla Młodzieży. Piękny spektakl, który był finansowany właśnie ze środków Bardzo Młodej Kultury, pozostawił piękne wspomnienia, super współpracę i szkoda mi było go zostawić. A ja bym chciała, żeby ten piękny teatr wypełniał się zawsze w 100%. Szukałam sposobu na właśnie wypromowanie tego teatru i na przyciągnięcie dużej widowni, żeby to było regularne, żeby to było cykliczne, żeby po prostu ludzie chcieli przychodzić do nas na spektakle teatralne. I stąd pomysł kontynuacji Teatru w Walizce, tym razem w wersji dorosłej. I to dla kogo? Dla mężczyzny! A żaden mężczyzna nie jest wart, żeby przez niego iść na potępienie wieczne! Proszę pani, tu nie chodzi o mężczyznę, tylko o męża. A! Nie mogłam zjeść tego pod swoim dachem. Super, Marysia. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika. Nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy 4 ściany tak i sufit, aby brudy swoje prać w domu, i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłoczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że byłam powodem skandalu. Tu są świetne warunki takie do takich małych form teatralnych, właśnie do grup amatorskich. I fajnie, że tutaj pani Maja zaproponowała mi coś takiego. Sama wpadła na taki pomysł, żeby zrobić jakąś sztukę dla takiej młodzieży starszej i dojrzałej. No troszeczkę byłam przerażona, nie powiem, bo myślałam, że ja będę grała jakąś drugorzędną rolę. No i pan reżyser jest bardzo wymagający, ale myślę, że ćwiczenia, które tutaj cały czas trwają, próby, doprowadzą do tego, że będzie to interesująca rola i interesujący spektakl. Co tydzień mamy próby, jakoś godzimy, ja akurat pracuję w szkole, więc zajęcia mam do godziny 15 i tutaj w poniedziałki na godzinę 16 zawsze chętnie się zjawiam. Zobaczyłam ogłoszenie, chciałam spróbować, bo zawsze gdzieś w głębi duszy marzyłam o tym. Nie wierzyłam, że taka okazja się nadarzy, bo jednak no, w innym kierunku poszło moje życie. No a tutaj jednak powstała taka okazja i skorzystałam. Ponieważ było tutaj więcej kobiet chętnych, z panami był problem, jak co jeszcze, zawsze z facetami jest problem. Więc pomyślałem o moralności pani Dulskiej. Skoro jest tyle kobiet, a ta sztuka była napisana i przez kobietę, i dla kobiet, i tam same kobiety prawie występują, tylko 2 panów. Ty się w ojca wdałaś, lelum po lelum. A skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Że niby dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? Ha, a ja wiem! Wiesz? Super. Wiem! Powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. Kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to taka niemoralna sztuka, poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała. Melu, och, śpiewaj. Melu. Kasiu. Śpiewaj, tak? Zgłosiło się około 20 osób do castingu. Były tutaj przesłuchania, każdy musiał coś przeczytać, zaśpiewać. To ja tutaj sama się zaprosiłam do tej grupy, ponieważ akurat tak od niedawna pracuję w JOK-u i tutaj było zapotrzebowanie na takie osoby z potencjałem, jeszcze śpiewające. Ja dlatego cieszę się, że powróciłam właśnie do teatru. Powróciłam, bo w gimnazjum właśnie w takiej grupie młodzieżowej grałam. Tak, bo do Teatru w Walizce właśnie tej młodzieżowej wersji robiłam kostiumy między innymi. No i tutaj praktycznie do tej grupy też trafiłam ze względu na kostiumy, ale że okazało się, że może coś ze mnie będzie też na scenie i zrobiono ze mnie aktorkę. Postawiliśmy na tą epokę taką dawniejszą, żeby te kostiumy jednak były takie bardziej wyraziste i no i żeby mogła trochę poszaleć. Że się ciocia uspokoi. Moja droga, jak tak dalej pójdzie, będę musiała w lecie jechać do cieplic i tam siarczane wody pić. Szeroko, no to ja z ciocią... No to ja z ciocią pojadę. Obejdzie się cygańskie wesele bez muzyki. Ależ, o cóż poszło. Zdaje mi się, że to ta sąsiadka z parteru, co się truła. Tak, tak, ta sama. Skandal.
Sama przecież widziałaś, jak ją wynosili. Była prawie naga. Sama przecież widziałaś, jak ją wynosili. Była prawie naga. Wymówiłam jej mieszkanie. Jest ekscytacja, to jest coś niesamowitego. Ja czekam zawsze na ten poniedziałek, na próbę. Czekam z radością, naprawdę mam świetną ekipę, Jacek też świetnym reżyserem uważam. Reżyser myślę, że ma taki wyważony sposób zachowania i prowadzenia tutaj naszej grupy. Nie jest zbyt taki wymagający do tego stopnia, że tworzy taką nerwową atmosferę. Ja jestem aktorem, ja nie jestem reżyserem. Ja to tak robię z zamiłowania i nie czuję się do tego, żeby być reżyserem i chciałbym, żeby przede wszystkim ci ludzie, którzy chcą występować, tak, żeby mieli przyjemność z tego i żeby oni sami znaleźli tam pewne rzeczy, które są obecne w naszych czasach i w tej sztuce też jest. To drobnomieszczaństwo jak gdyby przez wiele lat nas nie opuszcza i podejrzewam, jeszcze nigdy nas chyba nie opuści. A, ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. O, no. Chodzicie do teatru i to na same masowe sztuki. No trudno przecież nie chodzić do teatru. Prenumerujecie pisma? No to już się cię daruje. Ja tam pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę, to się świat nie zawali, że tam tych drukowanych bujt nie będę czytała. Zamysł jest taki, aby wyjeżdżać z tą sztuką. Aby pojechać do Świdnicy, z którą mam też dobre relacje i to od nich trochę też ten pomysł mi gdzieś zafunkcjonował w głowie, bo byłam zaproszona właśnie na dokładnie na spektakl takiej grupy podobnej jak nasza i byłam zauroczona tym tłumem na widowni. Dlatego tutaj u nas w Moralności Pani Indulskiej gra bardzo dużo znanych osób. Mamy radnego, mamy nauczyciela, mamy muzyka, w związku z czym mam nadzieję, że pomysł chwyci i przyjdą Państwo na swoje, zobaczyć swoje rodziny, znajomych właśnie do tego teatru i ta sala w końcu będzie pełna, aż będzie problem z miejscami.